W życie wchodzi rozporządzenie resortu edukacji i nauki, które zmienia organizację polskich szkół w obliczu dołączania do nich dużej liczby dzieci z Ukrainy. Coraz więcej dzieci z Ukrainy uczy się w polskich szkołach, mówi minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek, który odwiedził jedną z placówek na Lubelszczyźnie. 81 300 uczniów to jest aktualny stan w polskich szkołach. Około 8 tysięcy jest w oddziałach przygotowawczych, które działają już w ponad 10 tysiącach szkół w całej Polsce. Większość nowych uczniów jest dołączanych do klas ogólnodostępnych. Dzieci z Ukrainy, które nie znają polskiego, mają jednak ogromne trudności z uczestniczeniem w zajęciach. Dużo czasu zajmuje tłumaczenie. Stąd będziemy zachęcali, czy być może w najbliższym czasie wprowadzimy nawet obowiązek wprowadzania tych dzieci do oddziałów przygotowawczych, dopóki nie poznają języka polskiego, na tyle, aby w miarę swobodnie rozumiały, co się już na lekcjach dzieje. Resort edukacji ma świadomość, że uczniów będzie więcej, stąd jego zachęta, by tworzyć specjalne oddziały dla młodych uchodźców z Ukrainy. Są jednak szkoły, które nie mają infrastruktury dla nowych uczniów. Ten problem wziął pod uwagę ministerstwo. Podpisałem rozporządzenie, które określa warunki techniczne i bezpieczeństwa w takich obiektach, które nie należą dzisiaj do infrastruktury szkolnej. Od tygodnia oddział przygotowawczy funkcjonuje już w szkole podstawowej numer 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem. W momencie, kiedy tworzyliśmy ten oddział, mieliśmy zapisanych 8 uczniów. Oczywiście utworzenie tego oddziału było poprzedzone spotkaniem takim integracyjnym wszystkich mieszkających na terenie miasta uczniów, jak również rodziców, a nawet i dziadków. Dziś liczba uczniów w oddziale wzrosła do 22. Uczniowie z Ukrainy, co już zapowiedział minister Przemysław Czarnek, będą mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Jest możliwość zdawania egzaminu w Polsce z tłumaczeniem poleceń na język ukraiński. Sytuacji uczniów z Ukrainy na bieżąco przyglądają się kuratorzy oświaty, którzy podejmują współpracę z dyrektorami szkół. Dzieci są przyjmowane do szkół, aczkolwiek też dyrektorzy sygnalizują tę dużą rotację, bo jeśli ich opiekunowie decydują się na to, że jednak z tej miejscowości, w której są, wyjeżdżają, to oczywiście automatycznie zabierają też dzieci. Do pomocy dzieciom z Ukrainy zgłaszają się nauczyciele i inne osoby z tego kraju, które już teraz znają Polski. Według resortu edukacji na 20 godzin tygodniowej nauki minimum 6 powinno być przeznaczonych na naukę języka.